Mateusz Jędza, asystent numer 1, Marzec Granat, asystent numer 2, Damian Kołar. W pierwszym kolejce Straży Romin uległa drużynie rezerw Polonii Warszawa przed własną publicznością 1-3, a drużyna Wika na wyjeździe przegrała z Unią Warszawa 4-2. Straży Romin 2-0, na lice stresu pijeje się Marek Osiński. Halo? Przydaj spokój. Chyba chcesz mieć ze 6. Na wiosnę można było dopierdalać, a co to jest kurwa? Kurwa, daj potem, nie można! Kurwa! Nie ma chyba tak, już jest. Ja powiedziałem, w poczek. Idzie to kurwa! Na piłkę! Jasnie, to piłkę do niego. Jedź! Kurwa! 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 Kur
Taki. Żeby nie było. To się oparło. Czapka. Dwie sakry. Filozera. Drugą bramkę w dzisiejszym meczu zdobywa Marek Kosiński. Sprawdzają twoje te. Klatka się skończyła, nie? Wracamy do loterii fantowej. Zapraszam do siebie kibica z biletem o numerze 57. Za chwilę. 57. A nie. Nie kurwa, Mateusz. Mateusz. Ja. A w zakończonym już dzisiaj meczu piątej ligi Huragan Wołomin wygrał przed własną publicznością z Unią Warszawa 2-1. Konięci, ja dobrze zrozumiałem. U nas te drugie połowy są jakieś. Tak, tak, tak. Dobrze. Brawo! Jest! Nie panie, na parcie, co? Na parcie. Ale ściągu trochę już. Ponownie na listę strzelców wpisuje się Mateusz Ludkowski, 5-0. Ładna akcja była teraz. Nie? Podobało się. No. Kto podawał? Sanio chyba.